Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę z filmem z paczką z Polski. Pokażę wam, co dostaliśmy od rodziny z Polski. Ja kompletnie nie wiem, jakie są tutaj rzeczy. Oczywiście one będą dla dzieci, także myślę, że taki film może wam się spodobać. To będzie jeden z filmów z takimi ciekawostkami życiowymi, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Nie otwierałam ją, otworzę ją. Ona, ta paczka przywędrowała jeszcze jak byliśmy na wakacjach. Ale nasza kochana sąsiadka się nią zaopiekowała. Ale muszę się najpierw dobrać do tej paczki. Wiecie, tak pomyślałam sobie, że może następnym razem pokażę też, jak ja wysyłam taką paczkę. Wiecie, człowiek zawsze tak stara się kupić jakieś takie rzeczy ciekawsze, bo wiadomo, teraz to już wszystko wszędzie można dostać i coś kupić. Ale wiecie, takie po prostu coś co tam się spodoba. I będziemy po prostu myśleć, że to jest, że to się komuś też spodoba i jest fajnie. Wiecie, teraz są trochę inne czasy, ja nie wiem, czy ja też te paczki robię dobre. W sensie takim, wiecie, kiedyś były czasy, czy człowiek to się cieszył, ja pamiętam, wstawałam takie paczki ze Stanów, ale nie z takim, głównie ze słodyczami, głównie właśnie ze słodyczami, znaczy dostawałam może dwa razy, ale no do tej pory, jak wiecie, dwa razy dostałam paczkę, zapamiętałam te rzeczy nawet, które tam były, niektóre mogę nawet dostać tutaj, dlatego po prostu mi się tak to wszystko przypomniało. No ale czasami się wysyła tak paczki, wiecie, może tak to w Polsce, nie wiem, czy to będzie ciekawe dla osób mieszkających w Polsce, ale na pewno sobie za granicą to są, wiecie, takie, na przykład można zobaczyć pomysły, podpatrzeć, co się dostaje, albo w ogóle, tak jak wspomniałam, taka ciekawostka życiowa, zobaczycie, z czego za granicą, jak jesteśmy na emigracji, to z czego się cieszymy, jak dostajemy, generalnie ze wszystkiego, cokolwiek, co jest z Polski i mam jeszcze, ewentualnie może się skojarzyć, wiecie, wspomnienia i tak dalej, także chyba ze wszystkiego z Polski się cieszymy, cokolwiek to by nie było. Czy jedzenie, słodycze, ubrania, no wszystko, po prostu wszystko, co jest po prostu z Polski, no bo wiadomo, że tutaj na tego na co dzień nie mamy, więc to wszystko sprawia nam radość. Też dostawaliśmy miody i miód na przykład uwielbiam właśnie z Polski, jest po prostu przepyszny. Teraz też mamy zapas, także się cieszę. Paczka jest taka. Otwieram i będziemy sobie tutaj patrzeć, co dostaliśmy, a głównie pewnie dzieci, albo nawet tylko, ale wiecie, to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tu wam z góry pokażę, ona jest, wiecie, w takiej formie. W ogóle nasza ta paczka już... I tak to jest wszystko pięknie popakowane z góry. Nasza paczka, którą wysłaliśmy, powiem wam, że idzie do tej pory, wróciła. Wysłaliśmy, nie wiem, czy to mówić jaką firmą kurierską, ale już nigdy nie wyślę. Pierwszy raz wysłaliśmy. I w sumie tak naprawdę, jak wysłaliśmy wcześniej przez pośredników, to ona również szła przez tą firmę, więc nie wiem, co jest, ale wróciła do nas, bo nie było jakichś tam dokumentów. No nie, no były koszmar. Ja wiem, że muszą mieć dokumenty, ale wcześniej jakoś, jak wpisywaliśmy, uzupełnialiśmy, tak samo jak teraz, uzupełnialiśmy wszystko online, to te dokumenty dostaliśmy. Od razu, które mamy dołączyć, a teraz nie, więc myśleliśmy, i nigdy nie było informacji, że mamy dołączyć, więc myśleliśmy, że oni po prostu z automatu je jakoś dają. Okazało się, że nie, ona wróciła do nas i ta paczka znowu później ją wysłaliśmy na drugi dzień albo dwa dni później i ona znowu jest w Anglii dalej, gdzieś tam wróciła, bo czegoś brakowało w tych dokumentach, a pan z infolinii powiedział, gdzie dzwoniliśmy trzy razy, że na pewno wszystko jest, no i ona dalej idzie. No i dobra, także już dwa tygodnie. Tak, miała być przed końcem maja, już jest, nie wiem, połowę czerwca dochodzi i dwa tygodnie idzie paczka, no więc i to w sumie nawet nie pierwszy raz, że idzie nam tak długo, teraz słabo jest wysłać właśnie z Anglii do Polski, bo wysłałam przez firmy, nie takich prywatnych przewoźników, tylko przez firmy i powiem wam, że to już nie pierwszy raz, bo też wcześniej szły długo, ale nie aż tak długo. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj taką kamizelkę musztardową, piękną zresztą, nie wiem, czy to jest kamizelka nowa, czy po czarusiu, bo mamy też kuzyna, 6-7 lat, no to już jakiś czas był w tym przedziale wiekowym, bo teraz ma 9 lat, także może, ale jest po prostu piękna,
śliczny kolar. Jeżeli ktoś jest tutaj na kanale dłużej, to wie i rodzina nasza na pewno wie, że ja kocham musztardę, więc dlatego tak bardzo się cieszę z tego koloru. Jest po prostu przepiękna. Co prawda jest duża, 6-7 lat, 120 cm jest spora, chociaż teraz jak na przykład Filip nosi, on ma 2 lata, on nosi kamizelkę na 5 lat, jest idealna, ale to jest taka firma, z której wiemy, że po prostu te rzeczy są na większe rozmiary, one są po prostu zawsze na mniejsze dzieci, także za dużo, dużo, dużo zawyżone rozmiary. A ta kamizelka jeszcze chwilę poczeka, ale poczeka sobie i na pewno za jakiś czas będzie, pewnie Ława z niej pierwsza skorzysta, bo ona teraz skończy, czy będzie wystawać 4 lata, także myślę, że za rok będzie dobra, ale jest przepiękna. Jest z Zary, ale w ogóle chyba nie jest noszona, bo jest w jakimś idealnym stanie, więc raczej nie. Z jedzenia dostajecie też fajne rzeczy, widzę. To może my skorzystamy z talerków Lajkonika, tak jak mówię wam, nas różne rzeczy cieszą i w sumie to jest dobry pomysł, powiem wam, że nigdy nie pakowałam krakersów, bo sama też tutaj nie jadłam za dużo krakersów, a teraz właśnie mam taką fazę, że zaczynam więcej jeszcze angielskich rzeczy próbować i też właśnie pomyślę, to jest dobry pomysł, żeby wysłać za granicę takie krakersy, przekąski czy coś takiego, wcześniej na przykład chipsy wysłaliśmy, a na przykład zapominam o takiej formie przekąsek, także Lajkonik precyzji. Tutaj dla dzieciaczków na pewno bardzo, bardzo się ucieszą. W ogóle podkreślę, że nic się nie zniszczyło, mimo to, że to jest paczka z Polski, a wszystko jest nawet, no nie wiem, nawet nie jest ukruszone chyba ani jedno zwierzątko. Także tutaj mamy Lajkonik juniorki i tutaj następne Lajkonik safari. Także na pewno dzieci będą przeszczęśliwe. O Jezu, jeszcze więcej Lajkonika. Tutaj mamy precelki i mamy paluszki. Powiem wam, że bardzo się cieszę, bo dawno nie jadłam. I my mamy tutaj Lajkonika, na przykład to jest, co można dostać, ale tu widzę, że chyba są jakieś nowe, takie oldschoolowe te opakowania. No i bardzo nas to ucieszy. No to w sumie jak już jedzenie pokazuję, to wam dalej pokażę. Tutaj mamy z Wedla zestaw słodyczy, tutaj są pewnie czekoladki różne. Tak, różne czekoladki, bardzo ładne zapakowane. Taki niebieskim pudełeczku, ja teraz też mam fazę totalną na niebieski, błękitny kolor. I jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to uszatki. To są takie też pierniczki, które bardzo lubimy. Nawet jeszcze jak przyjeżdża właśnie mama męża, to bardzo lubimy sobie akurat zjeść to kawki czy herbatki. Są bardzo pyszne. I też dzieciaczki je. Nie wiem, czy dwa na pewno widzieliście. To są Kopernik Toruń. Także dzieciaczki się też ucieszą i jeszcze więcej talarków, ojejku, ile będziemy mieć przekąsek, cieszę się bardzo i jeszcze czekoladki, także i słodyczy i precelki i bardzo, bardzo fajnie. Tutaj już widzę, że chyba są same ubrania, no zobaczmy, w razie czeka, jak coś się trafi, bo będę tak brać wszystko z góry. Więc mamy tutaj taką koszulkę, 2-3 lata, czyli na teraz 98 cm dla Filipka. I taka koszulka właśnie z żółwiem, wielorybem, morska, śliczna i jemu jest bardzo ładnie w błękicie, także będzie mu na pewno pasować. Ja mam nadzieję, że wy w ogóle mnie tutaj widzicie przy tym świetle i przy moich ustawieniach w kamerze, no ale miejmy nadzieję, że tak. I tutaj mamy też spodenki, 2-3 latka i widzę, że fajnie, bo w takim razie, że jak ktoś mieszka w Polsce, to wam zaznaczę, że gumka jest ściągalna. To jest naprawdę bardzo fajne i bardzo ważne. U nas akurat i Fifi ma szczególnie z tym problem, Wała też miała, że właśnie jak kupowaliśmy na te rozmiary, to na teraźniejsze rozmiary, to właśnie to w pasie wszystko było za duże i spadało. Czasami mają tutaj niektóre firmy, że mają gumkę i tutaj mają guziczki, a tutaj jest akurat pasek ściągany. Gorzej oczywiście jak niczego nie ma, gdzie często się tak trafia, ja na przykład nieraz zapomnę sprawdzić, czy coś takiego jest w opcji i później mi tego brakuje. I to jest właśnie do kompletu, do tej bluzki. Także bardzo, bardzo ładny komplecik. Na lato cieniutkie dresiki i spodenki. Tutaj mamy taki kapelusik. Też bardzo ładny i też oczywiście bardzo się przyda na lato. Mam nadzieję, że nie będzie za duży, bo jest na 52, to powinno być na pewno dobre, ale jest taki chyba dlatego, że jest po prostu taki dziergany. Bardzo ładny, z taką białą tutaj wstążką i on jest ze smyka chyba. Myślałam, że jest pepko, ale on jest ze smyka, także na pewno Wała się z niego ucieszy i na lato będzie jak znalazł.
Kolejnym kapelusikiem to będzie na pewno dla Filipka ze Smyka. To jest taki chyba kaszkiet to się mówi, albo jeszcze inaczej. Także również będziemy korzystać, bo wiecie, na lato takich rzeczy nigdy za wiele, to go się zapomni, czasem gdzieś to się zgubi albo coś takiego, także to są bardzo przydatne rzeczy. Spódniczka, wow, uwielbia, 4-5 lat, 110 cm, także na teraz, taka fajna welurowa gumeczka i to jest Pepko i tutaj mamy też taką koronkę, pod spodem też jest bawełna, materiał, wiecie, żeby nic nie prześwitowało, bardzo miła w dotyku, naprawdę bardzo fajna, Pepko są, potrafią się super rzeczy trafić, super, za ktoś jest na miejscu, to może korzystać z zalet Pepko, ja się cieszę zawsze, jak dostaję właśnie te rzeczy w paczce. Czasami też jak przyjeżdżamy, to wiecie, jak to jest, że się zdarzy, że akurat tam czegoś nie będzie. Tym bardziej, że Pepko wszystko się szybko sprzedaje, szczególnie jak potem jakieś nowości, to wiecie jak jest. Prześliczna spódniczka, która jest z H&M-u i jest taka sztruksowa, zamszowa, bardzo mi się podoba. I troszkę w kamerze jest ciemna, a na żywo jest taką jasną zielenią, między ciemną a jasną zielenią, jest prześliczna, bardzo lubię właśnie tą teksturę, taki materiał, bardzo taki oldschoolowy i bardzo, bardzo mi się podoba, a tutaj powinno być w środku, a może i nie ma właśnie te ściągane gumeczki. Na guzik nie widzę, bo właśnie często w H&M-ie są ściągane, ale nie ma. W każdym razie to jest taka gumeczka, także myślę, że ona będzie super. I ona mimo tego, że jest na 4-5 lata, to widzę, że raczej powinna jeszcze nam nawet troszkę dłużej posłużyć. Następną piękną sukienusią, która jest chyba z Pepko, nie wiem, powiem wam, tak, z Pepko. To jest taka śliczna, biała księżniczka. Ja osobiście takich sukienek nie kupowałam do tej pory wowie, chociaż ostatnio wypatrzyłam też przepiękną w H&M, ale oczywiście nie było rozmiaru, mimo to, że już dwa razy tak byłam na miejscu, bo nie mogłabym online, ale byłam akurat więc przy okazji. Ale na pewno wowa właśnie z takiej sukienności się ucieszy. Nam nie było jakoś po drodze do tego, ale powiem wam, że ta, czasami to są takie bardzo sztuczne i nienaturalne materiały, no wiadomo, że to jest jakiś chyba tiul, to może jest troszkę bardziej sztuczny, ale jest bardzo miła w dotyku, rzadko się zdarza, żeby taka sukienusia była miła, także jeżeli ktoś właśnie szuka takiej ala księżniczki, to widzicie w Pepko można coś takiego znaleźć i ona ma też tutaj takie śliczne cekinki, także na pewno ala będzie w siódmym niebie, jak zobaczy. Więcej koszulek jeszcze tutaj mamy na... O, to jest właśnie ten sklep, o którym mam mówić. To jest chyba taka firma francuska. Ja nie mam pojęcia, jak ją się wymawia, więc wam pokażę. To jest francuska firma Okaidi. Okaidi, nie wiem. I właśnie ją niedawno odkryliśmy, ona właśnie w Krakowie. To był taki nowy sklep powstał. Jeżeli ktoś ma blisko, gdzieś po drodze znajdzie, to powiem wam, że świetne rzeczy. Również bardzo, bardzo dobra jakość. I tutaj mamy taką koszulkę dla Filipka w rekiny i do tego takie śliczne porteczki, takie morskie, niebieskie, coś takiego. Super idealny komplet na lato. Kolejne spodenki to są dla Laurki, ale nie wiem, to jest Pepko. Pepko i tutaj mamy z Disneya, także taka kolekcja z myszką mini, myszką Miki, akurat tutaj mamy myszkę mini, także wowa też będzie na pewno zachwycona. Takie krótkie porteczki, gumeczka, również ściągana sznureczki, to jest naprawdę bardzo ważne, bo wiecie, te spodenki wtedy nie spadają. Bardzo fajny, cieniutki dżinsik, także w Pepko kolekcja myszki Miki. Dostaliśmy też tutaj, widzę, buty, w ogóle dwie pary, bo mama, nasza babcia, bo babcia chciała zwrócić, żeby wymienić wały na większy rozmiar i nie można było zwrócić, więc kupiła drugą parę. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Będzie miała dwie pary bucików, mamy tutaj 26 i 27, będzie na zapas, w razie czego. Pokażę wam oczywiście jeden rozmiar, to są buciki ze Smyka chyba, takie trampeczki. W tygryski czy w króliczki? W kotki, także ulubione zwierzątko wowy to są kotki. Tutaj mamy zameczek z boku, więc sobie może szybko założyć, a z przodu są sznurówki. Są prześliczne, takie wysokie, do kostki. Bardzo nam się podobają, jeszcze szczególnie, tak jak mówię, mamy dwa rozmiary, więc będzie na później. A wiecie, jak to teraz jest z butami, dzieci szybko z tego wyrastają i trzeba kupować nowe. W ogóle tu jest dalej bardzo dużo rzeczy, tak więc muszę się chyba trochę pospieszyć. Może tu widzę, że to jest pewnie coś dla nas, to na chwilę odłożę, ale coś ślicznego, więc też się nie mogę doczekać.
Dostaliśmy, a to też jest dla nas. Tutaj mamy też takie, co to to jest, mydełko. Mydło ciastolina, o jakie fajne w ogóle rzeczy, z Paw Patrol, także Psi Patrol, wiecie, Psi Patrol to chyba wszystkie dzieci po prostu kochają. I tutaj mamy o zapachu gruszki, nie wiem co to jest coś, co pierwszy raz w ogóle będziemy korzystać, taki gadżet, elastyczne mydło o zapachu gruszki, no to będzie w ogóle szał-ciał. Ciekawa jestem, kto to wymyślił i wpadł na taki fajny, fajny pomysł. Tutaj też pewnie to jest coś dla nas, także za chwilę Wam pokażę. Zegarek. Zegarek z Pepą Pig. On jest chyba z Pepko, ale nie jestem pewna i nie mam tutaj metki. Także Laurka będzie się bardzo cieszyć. Peppa Pig to też była nasza bajka, którą obejrzeliśmy już wszystkie sezony. Kolejną rzeczą mamy tutaj taką książeczkę z pisakiem. To są rzeczy, których chyba nigdy nie jest za mało. W większości dzieci tutaj w ogóle pisaczki, więc można rysować sobie autka. Po prostu takich gadżetów i zabawek nigdy, nigdy nie jest za mało, bo to wiecie jak się nudzi. Tutaj mamy takie duże puzzle, to myślę, że Fifka z tym zapoznam i Psi Patrol to Ława przy okazji pomoże mu układać, bo wiecie, no to jest po prostu Psi Patrol. Tu mam więcej książeczek, to też Wam zaraz jeszcze pokażę. Teraz może jeszcze ubranka. Mamy coś, taki piękny polar widzę właśnie. Ale nie wiem czemu on jest na 2 latka, ale myślę, że będzie idealny. Albo nie wiem o co chodzi, bo wiecie co? Bo jest rozmiar jest napisane, jest w rozmiarze jest napisana 2, ale wygląda na to, że będzie Fifkowi dopiero zacznie służyć, a może będzie na małe, także nie wiem o co chodzi, ani mogę tam znaleźć, ale bardzo ładnie wygląda. Taki z Kanady, może to po naszym kuzynie, bo ma rodzinę w Kanadzie, ale nie wiem, bo tak jak wspomniałam, nie wiedziałam co miało być zapakowane do paczki, ale porad jest śliczny, jest świetny, jest ciepły, jest bardzo przyjemny w dotyku, także będziemy go sobie korzystać. Tutaj mamy takiego misia, taki sweterek. Zapinany też na zamek i na guziczki, ale to będzie na pewno na zimę. Rozmiar to podejrzewam, że może będzie pierwszy na łałę, także będziemy z tego korzystać. Nie ma tutaj rozmiaru, także będziemy z tego korzystać w zimie. Wiadomo, jak się trochę przyjdzie chłód, to będzie trzeba się ubierać. I mamy tutaj kolejną kurteczkę, która nie wiem akurat z czego jest. Ona też jest może po naszym kuzynie, ale taka ładna, granatowa, z zielonym zameczkiem. Też taka, wiecie, fikowana. Myślę, że na Fifka może na jesień już będzie dobra, a jak nie, to będzie za rok. Będziemy trzymać, tutaj żebym Wam zabawki nie zapomniała pokazać. I następna kurteczka, która jest na 3-4 latka, także za rok. Dla Fifka, ona nie jest brudna, tylko ma po prostu tutaj takie, wiecie, pyłki i tak dalej. Taka granatowa wiatrówka z H&M i 3-4 latka, także poczekamy na przyszły rok. Mamy też kolejny sweterek, który jest Zary, 3-4 latka, to jest też taka kurteczka, także idealna na jesień, zimę. Bardzo fajnie zresztą wygląda, tutaj ma takie rękawy śliskie, a tutaj jest taki materiał. Bardzo mi się podoba, także będziemy znowu jak będzie troszkę zimniej. Mamy też taki ładny sweterek w paseczki chłopięcy, kolejny sweterek, nie w paseczki już, też chłopięcy szary. Mamy też widzę koszulę jeansową, także proszę, proszę, Filip wygląda cudownie w koszulach, więc na pewno będzie mu pasować. I jeszcze jakaś kolejna kurteczka, taka wiatrówka z kapturem tutaj zamykanym, ale myślę, że to są na razie takie większe rozmiary. Mamy też taką zabawkę, autko na sterowanie, które już zresztą raz dostaliśmy, on jest z Pepko. Dostaliśmy właśnie, jak przyjechała do nas nasza znajoma na ferie, to wtedy od niej właśnie dostaliśmy autko. Ono jest bardzo fajne, bo można, ono jest na sznureczku, to autko i wtedy, wiecie, no po prostu tu jest pilot, i można takie automatyczne autko dla mniejszych dzieciaczków i to jest zabawka z Pepko. I dostaliśmy tutaj jeszcze kolejne bomb, czyli kule do kąpieli i więc jak ładnie pachnie z Psi Patrolem. Pokażę Wam jak wygląda w środku, czy coś jeszcze jest. Nie, w środku jest po prostu różowa, ale może jak się rozpuści to jeszcze coś będzie, jak nie to będzie różowa woda malinka, ślicznie pachnie, no i jest oczywiście Sky. Tutaj musi być. Tutaj mamy autka do zabawy i mamy jeszcze dużo książek. Mamy tutaj kartkę z życzeniami.
I mamy jeszcze tu kolejne super, o tutaj od babci Łała wyklejała naklejki, babcia nam przysłała, jak przyjedziemy do babci, to żeby nam nie zabrakło, jak przyjedziemy do babci, to będziemy kupować nowe, wiecie jak to jest. Tutaj mamy też Magiczna Kraina, taką książkę również, gdzie można sobie porysować flamastrem, bardzo fajny pisak, mi się takie rzeczy ogromnie podobają. Tutaj mamy też taką książeczkę, fajną, musiałam zobaczyć, już pierwsza przed wami. Tu jest książka Jakie mam futerko. Lubię też takie książki, bajeczki, gdzie są właśnie takie bardziej naturalne te zdjęcia, takie obrazki, jak widzicie. Także to nie jest taki, wiecie, wyrosowany obrazek, tylko tak jak naprawdę te zwierzęta wyglądają i to też sobie cenię. Tutaj mamy książeczkę z pojazdami i można sobie otworzyć właśnie różne kolorowy materiał, także taka dodatkowa zabawa. Tutaj mamy bajeczkę do czytania Rzepka, następną bajeczkę Jana Brzechwy. Ja kocham Jana Brzechwę, polecam wam bardzo serdecznie. Szczególnie uwielbiam jego właśnie takie przezabawne wiersze, takie bardzo z nawiązaniem do dorosłych, także polecam wam. Jan Brzechwa, cudowne, lokomotywa, cudowne pisze teksty dla dzieci i tak jak mówię, kiedy rodzic czyta też te teksty, to po prostu jest zabawa, jest frajda, bo odnosi się to po prostu do dorosłego życia, więc to jest takie, wiecie, drugie ukryte znaczenie. Tutaj mamy książkę Krok po kroku, jak rysować. Tutaj mamy motylki. A tutaj budują. Tutaj mamy też naukę przez zabawę. Też odkryłam właśnie przez takie książki, z którymi się ćwiczy, rysuje, liczy i tak dalej, że odnajdujemy w tych książkach spokój, więc wam bardzo serdecznie polecam właśnie na wyciszenie się, czy na wieczór, jeżeli znajdziecie oczywiście czas, żeby usiąść właśnie z dzieckiem, to bardzo pomaga się wyciszyć, uspokoić i daje zabawę. Tutaj mamy Pepe Pig. Też ćwiczenia z rysowania pisaczkiem. My to akurat tą książeczkę chyba już skorzystaliśmy z tego, co pamiętam u babci, jak byliśmy, ale nam dała, żebyśmy mogli sobie z tego korzystać. A tutaj mamy taką książeczkę wodą, którą maluję. I bajki, tutaj są bajki Disneya, także różne historie będziemy czytać, bo tutaj jest kilka, także mamy tutaj Dumbo, Alicja w Krainie Czarów, Księga Dżungli, Bambi, Król Lew, 101 Dalmatyńczyków i są przepiękne ilustracje, które na pewno zwrócą uwagę. Dla nas mamy tutaj taką świeczkę, bo to była paczka świąteczna, wielkanocna, także mamy taką świeczkę z króliczkiem zieloną, która zresztą bardzo pięknie pachnie. I tutaj chyba dwa takie same kubki, czy nie, inne kolory. A rzeczy są z firmy Homla, ponieważ ja kocham ten sklep. To jest sklep, w którym ja nigdy nie byłam i właśnie kilka razy dostałam rzeczy z tego sklepu Homla. I widziałam też u innych, właśnie jak ktoś mieszka, na przykład w Krakowie jest ta Homla i powiem wam, że to są prześliczne rzeczy, bardzo mi się podoba, wszystko mi się stamtąd, po prostu wszystko mi się ze sklepu Homla podoba, więc serdecznie wam polecam, ale tak jak mówię, osobiście nie byłam, tylko po prostu zawsze coś dostajemy przepięknego i zawsze coś widzę, co jest piękne, także taki kubek świąteczny, który też jest po prostu, jak widzicie, śliczny. Taki kubeczek z napisem Hello, on jest w takich cielistych odcieniach, to są moje odcienie cieliste i zieleni i do tego tutaj są jeszcze uszy na przykrycie takiego zająca, także coś pięknego. Rozgadałam się, ale to już wszystko w tym filmie, także mam nadzieję, że taki film wam się spodobał, że były takie ciekawostki, co można w takich paczkach dostać, wysłać. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Ja serdecznie zapraszam jak zawsze do odwiedzenia kanału ponownie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Mua!